Witam serdecznie po raz kolejny. Dziś przyrządzimy bardzo proste i smaczne śniadanie. Przyrządzimy jajka w koszulkach, a wszystko podamy na grzance z ostrym serem cheddar i odrobiną masła. Ok, za chwilę wracamy. Okidoki. Mamy tutaj gotującą się wodę. Gotujemy w małym rondelku wodę. Dolewamy do tego 3-4 łyżki octu. I do tego wkładamy nasze jajko. Pamiętajmy, żeby wkładać jajko zawsze z jakiejś miseczki, tak? Nie bezpośrednio na wodę. Delikatnie chlup do środka. Małą łyżeczką tylko lekko je uformujemy. Ok, zmniejszamy ogień. Gotujemy około 2 minut. Generalnie chodzi nam tylko o to, żeby białko się ścięło, a żółtko w środku było ciepłe, ale wciąż rzadkie. Mniej więcej jak w jajku na miękko. To jest ta sama metoda, którą używamy do gotowania jajek, jeżeli robimy jajka po benedyktańsku. No i ok, za chwilę wracamy. Ok, nasze jajko jest już gotowe. Delikatnie je wyjmujemy. Spójrzcie, mięciutkie w środku, a ciepłe, ale wciąż rzadkie żółtko. Ok. Kładziemy na miseczkę, wrzucamy drugie jajko i za chwilę wracamy już z gotową propozycją podania. Ok, wszystkie składniki mamy gotowe. Tu mamy gorącą grzankę, na którą kładziemy odrobinę masła. Się od razu pięknie nam topi. Na grzankę kładziemy 2 plasterki sera i oczywiście nasze jajka w koszulkach. Piękne, miękkie. Wszystko dodamy do tego jeszcze bardzo prostą sałatkę. Bardzo prosta, tylko pomidory koktajlowe. Troszkę czerwonej cebuli, odrobina świeżej bazylii, oliwa z oliwek, no i sok z 2-3 łyżki soku z limonki. Oczywiście wszystko opcjonalnie możemy podać ketchupem. Jedna rzecz tylko wam pokażę. Spójrzcie na to. Przecinamy nasze jajka. Spójrzcie, co się dzieje. Całe mięciutkie, piękne żółtko się rozpływa po naszej grzance. Oczywiście teraz odrobina soli, odrobina pieprzu. Danie gotowe. Cóż, nasze danie gotowe. Życzę smacznego śniadania. Do następnego razu.